1 grudnia wspominamy błogosławionego Kazimierza Sykulskiego, prezbitera i męczennika. Kazimierz urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich na terenie diecezji sandomierskiej. Ochrzczono go dwa dni później, 31 grudnia, w kościele świętego Mikołaja w Końskich. Do 14 roku życia Kazimierz uczył się w rodzinnym domu. Później naukę kontynuował w sandomierskim progimnazjum męskim. W 1899 roku wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu, a 2 lipca 1905 w wieku 23 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po 3 latach pracy w parafiach Kazimierz miał możliwość kontynuowania nauki w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii w Sankt Petersburgu, którą ukończył 1 września 1911 roku. Po powrocie do diecezji pracował w kilku parafiach, był też kapelanem więziennym. Jako kapelan wojskowy brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W latach 1919-22 był też posłem do Sejmu Ustawodawczego Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Jako kapłan znany był jako kaznodzieja i działacz społeczny. Rozwijał liczne stowarzyszenia religijne, zwłaszcza charytatywne. 31 maja 1929 roku Kazimierz został proboszczem rodzinnej parafii świętego Mikołaja w Końskich. Był przyjacielem robotników i ich rodzin. Podczas strajku odprawiał im msze święte. Opieką duchową otaczał także chorych i niepełnosprawnych. Szerzył kult Matki Bożej, organizując pielgrzymkę do Lourdes, a każdego roku prowadził pielgrzymkę na Jasną Górę. Szerzył też kult świętego Barnaby, rokrocznie odprawiał specjalne nabożeństwo dla hutników. W 1930 roku Kazimierz założył Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Założył też w parafii Akcję Katolicką, Sodalicję Mariańską i Stowarzyszenie Świętej Zyty. Animował działalność społeczną i charytatywną oraz zintensyfikował ją po wybuchu II wojny światowej. Uciekinierom, wysiedleńcom i tułaczom wojennym zapewniał pomoc duchową i materialną. Sam też opiekował się więźniami. Na odpuście w Gowarczowie powiedział do księży: „Jestem przekonany, że wkrótce czeka mnie śmierć. Z tą myślą oswajam się, ale nie wiem, jak zniosę męczeństwo”. 1 października 1941 roku Kazimierz został aresztowany. Było to już jego trzecie aresztowanie. Przed wejściem do samochodu policyjnego poprosił księdza wikariusza o spowiedź i rozgrzeszenie. Przewieziony został do więzienia w Radomiu. Na przesłuchaniach był okrutnie torturowany. Pod koniec października 1941 roku przewieziono go w bydlęcym wagonie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam otrzymał numer 21962. Przebywał w bloku 8 w izbie numer 4. Pracował w betoniarni i przy kopaniu fundamentów pod nowe baraki obozowe. Swoją głodową porcją żywności dzielił się z kolegami. Jeszcze hojniej dzielił się z nimi swoją nadzieją. Był bardzo lubiany. O jego uwolnienie starał się bezskutecznie ksiądz biskup Jan Kantylorek, biskup sandomierski. W końcu w dniu 11 grudnia 1941 roku do obozu nadszedł z sądu doraźnego w Radomiu wyrok śmierci. Ksiądz Kazimierz Sykulski został rozstrzelany 11 grudnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Kazimierza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże,